Witajcie, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj miało być słodko i wiosennie, więc sobie tutaj siedzimy, żeby było połączyć przyjemne z pożytecznym. Siedzimy i co robimy z tymi truskawkami? Obieramy, nie? No tam. Łupimy? Nie, łuskamy. Obieramy truskawki do dżemów. Obieramy truskawki do dżemów, że jak do nas przyjedziecie, szypułkujemy. To żeby było słodko. Tak, szypułkujemy. Nasz dzisiejszy filmik, ten odcinek z serii Samotność w małżeństwie, ten odcinek będzie o małżeńskich rytuałach. Rytuałach. Słuchajcie, w poprzednich filmikach dużo mówiliśmy o tym, jak bardzo się różnimy w konstrukcjach psychicznych, w naszych potrzebach, sposobach radzenia sobie z napięciem, w przeżywaniu relacji, jak bardzo nasze kobiece potrzeby są inne i męskie są inne i jak wiele wysiłku nas to musi kosztować i dobrej woli, żeby wychodzić sobie naprzeciw tych naszych różnicach. Dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć o tym, co według nas jest bardzo, bardzo, bardzo ważne w przełamywaniu samotności w małżeństwie i dać Wam po prostu dwa bardzo konkretne narzędzia, które tą samotność przełamują na rzecz bliskości, bycia razem i cieszenia się swoją miłością i rozwijania jej. Tak? Tak, tak. No, te narzędzia tak naprawdę znacie. Wszyscy je znamy. Są taką naszą, wydaje się, oczywistością życia małżeńskiego, ale dopiero jak sobie uświadomimy, że to nie są zwykłe przestrzenie małżeńskie, ale to są właśnie rytuały i do tej rangi rytuałów je podniesiemy, tak to zorganizujemy, żeby to był naprawdę rytuał, dopiero te narzędzia zaczynają działać. Mówię, wcześniej znamy je, się wydają takie codzienne, zwykłe i proste. Jakie one są? To za chwilę, ale jeszcze może najpierw o samej rzeczywistości rytuałów. No tak, od zawsze ludzie potrzebowali rytuałów, we wszystkich, wiecie, kulturach pierwotnych, we wszystkich cywilizacjach rytuały były rytuały inicjacyjne, rytuały przejścia, są rytuały świeckie, religijne, jakieś indywidualne, zbiorowe, wszyscy myślę, że jesteśmy w stanie sobie to jakoś tam tak, chociaż trochę nam się rytuał kojarzy bardziej z jakąś rzeczywistością trochę indiańską, a trochę właśnie plemienną, czy bardziej pierwotną, a choćby zwykłe urodziny, to jest wspólnotowy, społeczny, rodzinny rytuał, prawda? To znaczy, no jak tak. Zjemy tort, upieczemy tort w innym czasie niż urodziny, to staje się zwykłym ciastem i w sumie nikt go nie robi wtedy. A tort dopiero nabiera tego swojego symbolicznego sensu, znaczenia, prawda, świeczka. No czym jest świeczka? No jest zwykłą świeczką, ale dopiero jak ona jest na tym torcie i właśnie jest to właśnie w dniu urodzin, czy z okazji urodzin, kiedy są goście i jest impreza, dopiero nabiera to smaku rytuału i czegoś znacznie więcej. Ubieramy się szczególnie, chociaż to się odbywa w tym samym domu, w którym też chodzimy w podomce czy w ubraniu bardziej roboczym, bo naprawiamy kran. Każda rzeczywistość, tak, również rytuał, jest zrytualizowana. Ma swoją formę. Rytuał jest konieczny, żeby wiele rzeczy we wspólnocie, czy rodzinnej, czy społecznej, szerszej, żeby przeżyć. Tak, i to, co chcemy dzisiaj powiedzieć, to to, że jesteśmy absolutnie przekonani, że nasze małżeństwa potrzebują rytuałów. Widzicie tam mistrzów drugiego planu? Dziewczynki się bardzo chcą nam pomóc w obieraniu truskawek, już się nie mogą doczekać, kiedy im na to pozwolimy. Tak, więc chcemy dzisiaj opowiedzieć o tych rytuałach. Rytuały, właśnie jeszcze to może ja dopowiem, że rytuały mają to do siebie, że są powtarzalne, że mają określoną jakąś regularność, że mają też jakby pewien przebieg, czy mają formę taką, która jest znana, jest zrozumiała, ta forma jest często tak by wyłącznie narzędziem, żeby przeżyć tak naprawdę zupełnie inną rzeczywistość, czyli jakby nie forma rytuałów jest kluczowa, tylko ich głębsza treść. No tak, tak, rytuały odsyłają do czegoś więcej, są tylko trochę symbolem, trochę znakiem czegoś, co jest znacznie ważniejsze, znacznie głębsze, czyli relacje, jakieś wspólne przeżycia, tak, wspomnienia, tak, inicjacje tak, itd. I one nam do tego służą. Bez nich, słuchajcie, byłoby bardzo trudno. Weźmy na przykład taki rytuał jak stypa, prawda? Każdy wie, że to jest. Mniej więcej wiemy, jak się tam zachować i po co to jest. Gdyby nie było czegoś takiego, byłoby zawsze dużo bardziej niezręcznie przeżywać, bardzo trudny czas dla rodziny.
jakim jest odejście kogoś bliskiego. Ten rytuał spotkania, czy już nie mówiąc o rytuałach, tych już zupełnie w stylu pogrzeb, ale nawet te takie bardziej wspólnotowe, prawda? One pozwalają nam coś przeżyć, coś... Przez coś nas przeprowadzają. Przeprowadzają. Okej. Okay. Tak. Tyle wstępu. Bardzo ważne rytuały są w życiu rodzicielskim, ale też w życiu małżeńskim. I o dwóch rytuałach, które pomagają nam przełamać różnice między nami, które troszkę nas zapędzają czasami w samotność, żeby to przełamać, są potrzebne te dwie bardzo ważne rzeczywistości rytualne. Tak. Pierwsza z nich? No, ja jestem jej totalnym orędownikiem, więc ja o tym powiem. Rytuał rozmowy. Rytuał rozmowy, która nie jest jedną z wielu rozmów między dziećmi, pieluchami, właśnie przy truskawkach. Czy między pracą, czy między a pracą, obiadem. A obiadem, dokładnie. Tylko rytuał rozmowy, która jest rozmową na specjalnych warunkach, we dwoje, która jest specjalną strefą, taką przestrzenią między nami, kiedy w ogóle mają szansę się wydarzyć zupełnie nowe rzeczy. Ta rozmowa jest przygotowana, umówiona, regularna, jest wydarzeniem, tak jak właśnie obchodzenie urodzin, czy tylko no nie raz na rok. No tak, ma znamiona pewnej odświętności, wyjątkowości. To jest bardzo ważne, zwłaszcza dla osób, które są skryte, introwertyczne i potrzebują szczególnej atmosfery, żeby coś z siebie powiedzieć drugiej osobie. Ta atmosfera właśnie szczególnego zaufania, otwartości jest bardzo, bardzo potrzebna. Tak, i dlatego rozmowa, ta ważna rozmowa, musi urosnąć w małżeństwie, żeby przełamać rzeczywiście samotność, przełamać jakieś takie poczucie braku bliskości, które czasami między nami się dzieje w małżeństwie. Taka rozmowa musi wejść w rzeczywistość rytualną, czyli spełniać te warunki, o których wcześniej opowiedzieliśmy, tak jak jest przy rytuałach. To jest bardzo ważne, bo kiedy chcemy z tego zrobić tylko zwykłą rozmowę, nawet ważną rozmowę, ale bez tej pieczołowitości w przygotowaniu, w myśleniu o tym, to raczej to się nie uda. To raczej będzie tak, że albo się pokłócimy, albo jedna strona w ogóle nawet nie zauważy, że ta rozmowa była i w ogóle nie będzie przestrzeni na to, żeby pójść głębiej, żeby ona nas odesłała do tej rzeczywistości wspólnototwórczej, tworzącej relacje między nami i bliskość, dopiero jeżeli to się staje takim naprawdę wydarzeniem szczególnym, troszkę takim nieswoim, troszkę tajemniczym, to wtedy dopiero ta rozmowa osiąga swój cel. O tej rozmowie zrobimy osobny odcinek. To jest o tyle ważne. Ona jest kluczowa do budowania relacji i przełamywania samotności. Wiemy, że do rozmowy najczęściej w małżeństwie podchodzimy różnie. Tak się jakoś dobieramy, że inaczej podchodzimy do rozmowy. Ktoś powie, że to wynika po prostu z tego, że mężczyzna jest mężczyzną, a kobieta jest kobietą i mamy inne potrzeby, jeżeli chodzi o rozmawianie i budowanie relacji właśnie werbalnie. Ale to już mniejsza, skąd to wynika. Myślę, że po prostu nasze... temperamentu też, nie? Różne. Myślę, że wasze doświadczenie też jest takie, nasze na pewno, że do rozmowy podchodzimy inaczej. Każdy ma inne potrzeby, inne nastawienie. Ja potrzebuję mniej rozmawiać, mniej mam potrzeby wywlekania, rozczłonkowywania spraw i rzeczywistość wydaje mi się prostsza. Monika ma więcej potrzeby wypowiadania tego, co przeżywa. W związku z tym też samo to podejście, jakby potrzeba zrytualizować, żebyśmy we dwoje umieli się spotkać na tym samym poziomie. Bo inaczej każdy będzie się spotykał na swoim poziomie i nie będzie efektu zbliżenia, który jest, no, o którym tu mówimy i który przełamuje samotność. Potrzebne jest określenie sobie tej rzeczywistości rozmowy w sposób o wiele bardziej uroczysty czy wyjątkowy. Tak, a w odniesieniu do tych filmików, o których mówiliśmy, dlaczego taki rytuał rozmowy spełnia jakby swoją funkcję? Choćby to, że jeżeli kobieta, no załóżmy, jedna strona potrzebuje rzeczywiście o czymś opowiedzieć, potrzebuje, ale potrzebuje też do tego jakiejś właśnie atmosfery jakiejś przyjaźniejszej, w życiu nie zrobi tego w codzienności właśnie, albo będzie czatowała, żeby ktoś miał łaskawie lepszy nastrój, albo żeby odłożył telefon i popatrzył na mnie, się zainteresował, czym żyje. Jeżeli
ta osoba wie, że za 3 dni czy za 5 dni na pewno usiądziemy razem i będziemy mieli czas, żeby ze sobą porozmawiać, jest w stanie zaczekać, jakoś do tego się przygotować, wie, że zostanie wysłuchana, wie, że to jakby nie zostanie z tym, co przeżywa, nie zostanie sama. A z drugiej strony, jakby osoba, która ma trudność ze słuchaniem, a nie ma problemu z mówieniem w codzienności o tym, czym żyje, będzie miała jednoznaczny komunikat. To będziemy mieć czas, będę słuchać, będę musiała włożyć, będę chcieć włożyć ten wysiłek w to, żeby tej drugiej osobie właśnie ułatwić mówienie. Myślę, że dla osób, które mają niedosyt mówienia ze strony swojej żony czy ze strony swojego męża, uwierzcie mi, że taki rytuał rozmowy bardzo pomoże w tym, że właśnie w końcu ta osoba będzie miała specjalną, bezpieczną przestrzeń, kiedy będzie mogła zacząć powolutku się otwierać w sytuacji, kiedy ty właśnie cierpliwie słuchasz, w ciszy jesteś. Okay. Blisko. O rytuale rozmowy będzie... Tak, także ten rytuał naprawdę Będzie osobny. Tak, będzie o tym filmik, tak, ale tak. To naprawdę rozwiązuje mnóstwo problemów, nie? Będzie o tym osobny, pewnie następny filmik. Drugi rytuał, który jest też rytuałem, co może być zaskoczeniem i też chcemy go do tej rangi bardzo ważnej podciągnąć. Może się on wydawać troszkę bardziej lekki, błahy, przyjemny, ale on wydaje się warunkiem koniecznym, żeby zaistniał ten pierwszy rytuał, czyli rozmowa. Żebyśmy chcieli się ze sobą spotkać w rozmowie głębszej niż tylko codzienna, bieżąca rozmowa, w takiej bardziej rytualnej rozmowie, potrzebujemy być blisko siebie na poziomie, nazwijmy to, takiego zwykłego, codziennego, bliskiego przeżywania, nawet takiego, nazwijmy to, przyjemnościowego. I dlatego jest potrzebny rytuał randki. O randkach oczywiście przeczytacie w każdym poradniku. Każdy z nas wie, że randki są nam potrzebne. Natomiast sama randka to za mało. Jeżeli rozumiemy randkę jako coś bardziej właśnie lekkiego, przyjemnego, fajne spędzenie razem czasu, zrobienie czegoś, co nam sprawia radość. No, pogranie w planszówki, obejrzenie filmu. Czy nawet romantyczny spacer do restauracji. Czy wypicie razem kawy, czy jakieś takie... Okej, mniejsza. Myślę, że jak spędzamy randki w małżeństwie, każde małżeństwo ma, przynajmniej miało kiedyś system randkowy, więc myślę, że tutaj każdy po swojemu, czy to będzie właśnie spacer po lesie, czy elegancka restauracja, czy dyskoteka, czy po prostu wypicie kawy u siebie w domu, czy obejrzenie jakiegoś filmu razem, mniejsza. To ma być wspólne spędzenie czasu razem, ale... Randka, o której tu mówimy, nie zakłada rozwiązywania problemów, rozgrzebywania trudnych rzeczy, które są. Jej celem jest zbliżenie na poziomie bieżącego przeżywania naszej relacji, czystych emocji, właśnie przyjemności, radości z bycia razem. Takie po prostu zwykłe, tak. Radosne bycie ze sobą. To jest ważne, żeby ona była we dwoje, bez dzieci. No tak, to chyba... Tego nie powiedzieliśmy, ale jedno i drugie musi być bez dzieci. A chyba każdy w randce wie, że dzieci nam nie są do niczego wtedy potrzebne. No. W każdym razie to, co jest... To może być na przykład randka przy obieraniu truskawek, może być, jak myślisz? No... To już chyba musiało być. Może być, ja osobiście lubię, to jest dla mnie z kategorii przyjemności, więc możemy to zaliczyć. W każdym razie, jeśli chodzi o te rytuały, na pewno... No, bo jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że... Randka właśnie ma charakter rytualny, wtedy, kiedy też jest czymś więcej niż takim obieżącym usiądnięciem na chwilkę, tylko jest właśnie czymś przygotowanym, umówionym, troszkę wyczekanym. Naszym specjalnym, że tylko my lubimy, tak, na przykład grać codziennie tam w skrabelki. Tak, w jakimś sensie wyjątkowym, też regularnym. Jakby takim dla nas w obu rytuałach naturalnym horyzontem minimalnym jest pewnie, żeby coś się działo raz w miesiącu, ale jak ktoś ma czas na częściej, to w ogóle super. Ale też jak to jest raz w roku randka i raz w roku rozmowa, to zdecydowanie to ten rytuał jest zaniedbany i można powiedzieć, że nie spełnia swojej funkcji. No nie, rytuały muszą być, mieć jakiś schemat regularności. Myślę, że tu trochę zależy od tego, na jakim jesteście etapie, bo jak jesteście we dwoje, no nie macie w ogóle dzieci, to jest dużo łatwiej. I jak jesteście młodym małżeństwem, to naprawdę wdrażajcie to, jak jesteście takim właśnie w trakcie tworzenia tej waszej relacji.
twórzcie te rytuały, bo potem, kiedy w nasze życie wchodzi bardzo, zwłaszcza jak są właśnie dzieci i praca i wszystko, pojawia się ogromna przestrzeń rutynowa i zadań rutynowo, które musimy wykonywać. I te rytuały to jest coś, co chronią rzeczywiście tą naszą relację, w ogóle mają szansę ją właśnie przeprowadzić przez przeróżne sytuacje, pomóc jej się rozwijać, a niestety im później się próbuje to zrobić, jest trudniej, bo rzeczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego standardu naszej relacji, standardu czasu, który ze sobą spełniamy i im później zaczynamy to robić, wydaje się to nam to dziwne, nienaturalne, właśnie okazuje się, że może nie wiemy za bardzo, co ze sobą zrobić, albo właśnie, że rozmowa zaczyna być wyłącznie trudna, a nie tylko przyjemna. Więc no ten kontekst pewnie konkretnego małżeństwa, czasowy i taka sytuacja rodzinna jest, ma duże znaczenie, ale na pewno dla każdego to jest dobre, ważne, wręcz według nas konieczne do tego, żeby iść razem ze sobą szczęśliwie i do przodu. Tak, więc rytuały chronią to, co tą naszą bliskość i pozwalają przełamywać samotność bez rytuałów jako narzędzia. Jest to bardzo, bardzo trudne zrobić to tak naturalnie, tak intuicyjnie. No tak, to się nie wydarza się raczej. To się nie dzieje. Żyjemy każdy w swoich głowach, każdy w swoich światach, w swoich sercach, mimo że jesteśmy razem małżeństwem, to jednak każdy gdzieś i nawet jak jedno już chce się zbliżyć, to drugie wtedy nie ma czasu, albo nie ma ochoty, albo się tego boi. Trudno jest to zgrać. To się rozchodzi. Rytuał troszkę działa za nas, pomaga nam, tworzy nam rzeczywistość, do której my w gotowca wchodzimy, że tak powiem, i jesteśmy w stanie się do siebie zbliżyć. I na tym poziomie takim zwykłego, fajnego, bliskiego bycia razem, jak to zakochani lubią, czyli rytuał randki i później jakby w konsekwencji takiego po prostu zwykłego zbliżenia się, pójść w głąb, w rozmowę, w przegadanie, w rytuał rozmowy i o tym o randce już pewnie nie będziemy tu szczegółowo opowiadać, bo pewnie każdy coś tam jeszcze pamięta z tych dawnych czasów randkowania. Nie śmiejmy się, miejmy nadzieję, że wam się udaje randkować regularnie i intensywnie i przez całe małżeństwo. Natomiast o tym rytuale rozmowy pewnie opowiemy w następnym odcinku. Bardzo wam dziękujemy. Garnek truskawek obrany. Zostało takich garków jeszcze ho-ho. Bo dzisiaj zapraszamy na dżemy. Zapraszamy na dżemy, bo dzisiaj trochę tych truskawek mamy do przerobienia. I do zobaczenia. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Całuj.